Dostojni goście, drodzy organizatorzy, to dla mnie jest wielka satysfakcja, że już kolejny raz mogę uczestniczyć w tej uroczystości i nawet zabrać głos. Proszę Państwa, to jest bardzo znamienne wydarzenie. One honoruje firmy sukcesu, a także ludzi sukcesu. Jak myślę, honoruje w bardzo specjalny sposób. Polish Market, znakomity miesięcznik promujący Polskę na całym świecie, wpadł już przeszło dekadę temu na pomysł, aby wykorzystać wiedzę polskich naukowców i spróbować sporządzić maksymalnie zobiektywizowany ranking sukcesów polskich przedsiębiorstw. Tą instytucją naukową, która została poproszona o współpracę, był Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Bardzo renomowana instytucja, a w wymiarze personalnym ta inicjatywa miała szczęście trafienia na obecnego tu pana profesora Macieja, który przez lata doskonalił kryteria tego rankingu. I dzisiaj, odważam się powiedzieć, mamy do czynienia z rankingiem, który jest być może najbardziej zobiektywizowanym sposobem oceny pozycjonowania przedsiębiorstw działających na polskim rynku. Powiem w największym skrócie, że ranking bierze pod uwagę cały szereg najróżniejszych kryteriów, które są w jakimś sensie typowe dla ocen wydawanych przez najbardziej renomowane firmy audytorskie, takich jak dynamika przychodów z całego kształtu działalności gospodarczej, jak rentowność sprzedaży, jak stopa zwrotu z aktywów i kapitału własnego, jak poziom zadłużenia, który również jest brany pod uwagę. I to na podstawie właśnie takich rankingów wybiera się najlepszych z najlepszych. Mieliśmy w tym roku ponad 2000 przedsiębiorstw starających się o honor otrzymania perły polskiej gospodarki.